Chciałabym być przede wszystkim dobrym człowiekiem, posiadającym pewne cechy, które według mnie są kwintesencją kobiecości. Takie jak pewność siebie, inteligencja, uczciwość, zaradność, punktualność, ostoja dla najbliższych oraz wiele innych, których nie sposób wymienić. Kobieta jest istotą bardzo złożoną, dlatego trudno ją zdefiniować. Jestem kobietą, która wie, czego chce. Mam w sobie wulkan energii, który uwalniam podczas mojej największej pasji tańca. Nie kryję jednak, że czasem lubię odciąć się od świata i zamknąć w swoich czterech ścianach, które są moją oazą spokoju. Dziękuję. Kasia to mój najmłodszy, długo wyczekiwany brat. Tata może na początku był trochę rozczarowany, ale jak sam mówi potem w ostatniej córce, głęboko zakochany, o co jesteśmy do tej pory troszkę zazdrosne. Jest roztrzepana i szalona, ale jednocześnie rozważna i odpowiedzialna. Ma artystyczną duszę, ale to po nas. W naszych oczach zawsze będzie maleńką Kasią. Trzymamy kciuki. Mówiła Monika, siostra Kasi. Teraz czas na wypowiedź kandydatki z numerem drugim, Martyna Kowalczyk, a tuż potem usłyszycie wypowiedź Martyny brata. Uważam, że jestem kobietą o trudnym charakterze, ale również silną i odporną psychicznie. Nigdy nie daję poznać po sobie, że jesteś ze mną nie tak. W każdej sytuacji staram się zachowywać spokój, ale bywa też tak, że bardzo łatwo można mnie wyprowadzić z równowagi. Jestem osobą pracowitą i pragnącą osiągnąć w życiu jak najwięcej, choć czasem pragnę tego zapału. Ogromną radość sprawia mi uszczęśliwianie innych, dlatego też nie potrafię odmawiać, nawet jeśli będę musiała przez to cierpieć. Szczególną uwagę przywiązuję do satysfakcji, przyjemności oraz wygód. Jestem osobą towarzyską oraz otwartą na nowe znajomości, choć przychodzą dni, kiedy lubię pobyć w samotności i odciąć się od zgiełku codziennego życia. Muszę przyznać także, że jestem kobietą wyjątkowo upartą oraz nerwową. Czasami bardzo ciężko jest mi przekonać do zmiany jakiejś decyzji, lecz pomimo tych wad staram się być na co dzień radosną oraz uśmiechniętą. Dziękuję bardzo. Martyna, Marta jest wesołą dziewczyną z poczuciem humoru, którym zaradza innych. Jest energiczna, pewna siebie, lubi pomagać innym, na pewno jest osobą rodzinną, koleżeńską, nie jest wylewna, raczej skryta. Ogólnie to zwariowana dziewczyna. Taka jest moja siostra. Życzę jej powodzenia i trzymam kciuki. Dziękujemy pięknie. Z numerem trzecim Monika Kupczyk, a potem usłyszymy mamę Moniki. Myślę, że w tym okresie życia najlepiej mój charakter i osobowość przedstawia tytuł pewnej amerykańskiej piosenki I'm not the girl, not yet the woman, czyli nie jestem dziewczynką, ale jeszcze nie kobietą. Uważam tak, ponieważ mimo moich 18 lat cały czas mam w sobie takie małe pierwiastki, takiej małej dziewczynki. Jestem idealistką, niepoprawną marzycielką, ciągle pojającą w obłokach. Związane jest to z moją wrażliwością, niekiedy naiwnością, wygórowanymi ambicjami, ale też z optymizmem i nadzieją na lepsze jutro. Jestem na pewno kobietą zmienną, nie tylko dlatego, że potrafię zmienić zdanie dosłownie w sekundę, ale również dlatego, że nie lubię monotonii. Co jakiś czas potrzebuję zmiany otoczenia, co jak już wcześniej wspomniałam, związane jest z moją pasją, jaką są podróże. Cechuje mnie również energiczność, kreatywność i zamiłowania artystyczne, dlatego też postanowiłam wystąpić tutaj dla Państwa podczas tej imprezy, ponieważ brakuje mi wystąpień, wielogodzinnych prób i scenicznej atmosfery. Dziękuję. Wspaniała młoda dziewczyna, pełna wdzięku i ciekawa świata. Jej wielką pasją od najmłodszych lat był i został taniec, jej wielki przyjaciel. To dzięki niemu uśmiech jest stałym gościem na jej twarzy. Dla tańca może wiele poświęcić. On jest odwzorowaniem jej osobowości. Tańcząc, fantastycznie pokazuje swoją najlepszą stronę kobiecości. Teraz wchodzi w dorosłe życie, pełna nadziei i optymizmu na to, co los jej przyniesie. Trzymam kciuki. Zapraszam do siebie z numerem czwartym, Ewelina Pasowska. Najpierw, no dobrze, dobrze. Widzę, że fan klub jest, Ewelina Pasowska, a tuż potem siostra Eweliny. Jestem realistką o ogromnym sercu i wyobraźni, podsycaną indywidualizmem, jak również empatyczną marzycielką. Poza tym jestem kobietą, która lubi ciekawe i urozmaicone życie,
i potrafię nawet w najbardziej prozaicznej sytuacji odnaleźć szczęście. Wierzę, że marzeniami każdy z nas potrafi przenosić góry. Lubię szukać nieznanego, ponieważ chciałabym udowodnić, że nie istnieją rzeczy nie do zdobycia. Dziękuję bardzo. Ewelinie powiedziałabym, że jest na pewno ambitnym śpiochem, wrażliwą, pozytywną wariatką. Nie usiedzi w miejscu, od zawsze potrzebuje nowych wyzwań. Czasem nieco wściwska, lecz nigdy nie brakuje jej przyjaciół i znajomych. Uwielbia dobrą zabawę, jest okraszona niemałą dawką humoru. Pamiętaj, że dla nas zawsze jesteś piękna, a dzisiejszy konkurs potraktuj jak dobrą zabawę. Pięknie, brawa, dziękujemy. Numerem piątym zapraszam Patrycję Dziopę. Najpierw ona, a potem wypowiedź taty Patrycji. Więc uważam siebie przede wszystkim za osobę bardzo towarzyską. Uwielbiam pracować i spędzać czas wśród ludzi. Jestem też osobą bardzo uczuciową i wrażliwą. Szczególnie wrażliwą na piękno literatury z okresu międzywojennego, szczególnie pana Różewicza. Jestem również osobą bardzo ambitną i pracowitą oraz sumienną. Zawsze staram się wszystkie sprawy doprowadzić do końca. Staram się do życia podchodzić z humorem i nie przejmować się porażkami. Dziękuję. Patrycja niestety już dorosła i jest mi trudno z tym faktem się pogodzić. Jest wesołą i roztrzepaną nastolatką, głodną przygód i odkrywania świata. Dla mnie będzie zawsze najpiękniejszą córką na świecie, a teraz gorąco ją dopinguję. No wspaniale, naprawdę. No i czas na szóstą już tutaj wypowiedź. Z numerem szóstym Angelina Kołkowska. Najpierw ona, a potem chłopak. Witam. Jestem kobietą zadowoloną z życia. Umiem patrzeć na świat w kolorowych barwach. Jestem kobietą spontaniczną, odważną, pewną siebie, która uwielbia ryzyko, adrenalinę i dobrą zabawę. Właśnie dlatego tutaj jestem. Jestem też osobą szczerą, co większość osób uważa to za wadę, chociaż ja cenię sobie szczerość, dlatego właśnie nie kryję się z tym, co myślę. Dziękuję. Angelika jest osobą niezwykle pogodną i wesołą, obdarzoną niezwykłym temperamentem i pewnością siebie. Jest nielakaną optymistką, a otaczający ją świat zawsze widzi w jasnych barwach. Angelika ma ogromne poczucie humoru i uwielbia się śmiać, więc jeśli śmiech jest środkiem na dłuższe życie, to ona jest nieśmiertelna. Państwo, ja myślę, że teraz absolutnie należą się hurtowe brawa dla wszystkich dziewczyn i dla wszystkich tych, którzy tutaj zgodzili się wypowiedzieć publicznie. Brawa, brawa. Doświadczenie, myślę, prawda? Posłuchać nie tylko dziewczyn, ale również ich rodzin, co mają do powiedzenia. No a teraz już chyba czas i pora pozwolić wypowiedzieć się jurorom. Również czas i pora, abyście Państwo się wypowiedzieli, no bo wszystkie cztery prezentacje już za nami. Zbieramy kupony na Miss Publiczności i uwaga, drodzy Państwo, prosimy prawidłowo wypełnić kupony. Kupony źle wypełnione nie będą liczone. Prosimy również nie wrzucać całych biletów. Wówczas nie będziemy mogli wylosować prawidłowo typującego, więc
taka nasza uwaga na podstawie ubiegłych lat, abyście Państwo właśnie w prawidłowy sposób wypisywali kupony, odrywali je i resztę biletu zostawiali sobie, no bo potem trzeba sprawdzić, tak, czy wylosowało się daną nagrodę, czy też nie. Drodzy Państwo, no to życzę owocnych obrad. Oddajemy kuponiki teraz, a jurorów zapraszam do oddawania głosów i za chwilę będziemy znać wyniki, no za chwilę, za tą troszkę dłuższą chwilę oczywiście, także jury teraz będzie obradować, będzie liczyć swoje głosy, publiczność oddaje swoje kupony, a dla Państwa w tym czasie będzie tutaj śpiewać, tańczyć, recytować, nie wiem co jeszcze, tylko stan tutaj, zapraszam. Ściska pas, oni mają luz. Jeden plecy wielkie ma, może godnie żyć, a drugiemu pańczyzna da zero czy nic. Prominenci walują w niebie, wielki sypie się szmal. Cały naród ma w banku demet, jakby bity na pan. Prawidenci malują w niebie, noszą muszkę i strach. A człowiek biedny w świetniku grzebie i nadziei mu brak. Z lewic prawicy politycy święci. Oczywiście jeszcze wiszą hasła powyborcze, pojesienne zresztą. Niełatwe jest życie tych przy korycie. A ludzie się z tym biedy pochorowali. W tym co zimę nawet ja chorowałem, proszę Państwa. No i słyszę, jak przychodzi do lekarza jakiś pacjent i mówi: panie doktorze, nie wiem o co chodzi. Te zimy to mi się ręce tak mi się trzęsą. Pan pije za dużo wódki. Nie, połowę wylewam. Lekarz się wkurzył, włączył radio, a tam ich troje. A wszystko to pobudę kocham i bezgorzałnie potrafię żyć. Po pijaku policja złapała mnie, musiałem za kratki iść. A wszystko to pobudę kocham i na trzeźwo mnie nie bawi świat. Mój adwokat obiecał, że wypuszczą mnie najdalej za 10 lat. Tylko z tobą pragnę być do końca świata, ale dowiedziałem się, że ty masz gacha. Razem z tobą pragnę być tylko we dwoje, nie podnieca wcale mnie grupa na stroje. Ich dwoje, jak ich troje, a 40% Polaków i tak podobno tęskni za powrotem do PRL-u. W takim razie dziś zaśpiewa Krzysztof Krawczyk. Mój PRL-u, byłeś mi naprawdę bliski. Mój PRL-u, byłeś dobry jak wielki brat. Dałeś mi pracę, dałeś mi spokój, dałeś talony, mieszkanie w bloku, władzy nie dałeś, władzy wziąłeś sobie tam. Mieszkanie do talony, władzy nie dałeś. Teraz piję wino i wymyślam plan, ja bytuję wino, ty tak mi skota, zamiast pracy, kasy i nadziei brak, budę nas zapłyną, kapitalizm też tak ma. Raduj się, kto może. Doszło do tego, że dziś w Małogoszczu będzie śpiewać formacja nieżywych schabów.
dla prezydenta miasta Starachowice. Rzecz między nami będzie cicha. Z rączki do rączki koperta nie licha. A będzie mało dobra. Dałem co miałem, szkoda. No i czego, czego jeszcze chcesz? W łapę wszędzie, bez koperty nie pokazuj się w urzędzie. W łapę wszędzie, kiedy dobrze posmarujesz, jakoś będzie. W łapę tajnie, wtedy fajnie się pracuje i wydajnie. W łapę, coraz więcej, i ty także miły wpadniesz w moje ręce. Przerywamy program, aby nadać specjalne orędzie wygłoszone przez samego prezydenta Bronisława Komorowskiego. Ha, ha, ha! Obywatele i obywatelki, będę zaglądał do butelki. W związku z nowym sojuszem polsko-rosyjskim, który ma nastąpić wkrótce, Polska musi mieć silnego przywódcę. A na kryzysowe czasy największe golasy Golec Orkiestra! Jedziemy, chłopaki! Kapuściany łan. Na traktorze jedzie Donek do Europy wrak. Wściekłe krowy na zachodzie, tutaj wściekli ludzie w wodzie. Raz pod wozem, raz na wozie leży cały kraj. Gospodarka ledwo dysy i napisy nikt nie słyszy. Poprosimy towarzyszy, zrobią w Polsce raj. Umiłowane siostry, drogie towarzyszki, obiecuję, i u was wkrótce będzie raj. Będzie ta chodzić nago i będzie ta jeść jabłka. Chyba kolejna kampania polityczna się zaczyna. A w tym raju od czasu do czasu zaśpiewa wam i nam artysta, który ma takiego małego ptaka. Bursztynowego słowika, którego otrzymał na festiwalu w Sopocie. Przed państwem Stachurski! Rączki, rączki! Nie mam wprawy w żadnym szachu, nie umiem nic. Coraz trudniej bez zasiłku, bez pracy żyć. Gdy pieniędzy codziennie brak, weź łopatę, daję ci znak. Kolego, zostań grabarzem, zostań grabarzem. Zostań grabarzem, bo to jest pewny szlak. Jedyny pewny szlak w naszym kraju. Bo kolejne ze 2 miliony musi szukać swojego fachu na przykład na Wyspach Brytyjskich lub w Niemczech. A my szukamy polityków, którzy dzisiaj będą nam mówić nie o polityce. Dziś politycy powiedzą nam o seksie. Pierwszy odważny były prezydent generał Jaruzelski. Każdy czołg ma lufę. Są różne kalibry, ale jako żołnierz wiem, niedługość się liczy i celność wraz z maszyny. Najważniejsza jest taktyka.
Obleczenie należy prowadzić konsekwentnie. Odciąć tyły, zdjąć strażę, przystąpić do pacyfikacji zdobytych rubieży. Stan wojenny w łóżku, facet zaprowadził. No i teraz były prezydent Lech Wałęsa. A proszę pana, ja z siedzielką latał nie będę. Ale kiedy tanka mówi nie chcę, to ja muszę. Ale najpierw wykręcam korki, bo może kopnąć. A potem robię trochę wojny na górze i na dole. Z przodu i z tyłu. Daję dużo pluralizmu i dostaję miobla, nobla. No to ostatni obecny premier Donald Tusk. Drodzy rodacy, używanie prezerwatywy nie gwarantuje w 100% bezpieczeństwa. Znam pewnego Miracha, Zbycha, Rycha, którzy mieli prezerwatywy, a i tak wywołali ogromną aferę hazardową. Kolejną aferę może wywołać posłanka SLD, Joanna Senyszyn. Proszę państwa, chodzę na wszystkie wiece homoseksualistów i lesbijek i na takiej paradzie równości w Warszawie mówi do mnie taka jedna lesbijka, ty kutasie. A ja mówię złociutka, no może masz rację. Ale ludzie twierdzą, że ja jak mówię przez mikrofon, to skrzeczę jak żaba. A ludzie nie potrafią odróżnić żaby od ropuchy. Odróżniamy kolejnego polityka. Będzie to była posłanka PiS Nelly Rokita. Proszę państwa, dużo jeździła po świecie i widziała, że co kraj to obyczaj. I tak oto w Rosji kobiety bez pół litra nie rozbieriosz. Włosi mają stosunki, raczej mafijne. Japończycy ponoć szybko idą w kimono, a Czeszki lubią laskę. Jak wiadomo, Anglicy z powodu mgły uprawiają miłość po omacku. Szkody są w tym bardzo oszczędne, a Szwajcary to oni to robią z zegarkiem w ręku. Natomiast Amerykany najchętniej sypiają w jakimś baraku z Obamą. A w Niemczech to na mojego Janka stewardesy nawet w samolocie lecą. Nasuwa mi się pytanie, a jak to wygląda w naszym kraju? Wydaje mi się, że względem wychowania seksualnego to nam tylko lekcja religii została. Może i została. Mnie nie pozostało nic innego, jak zaprosić kolejną gwiazdę, która dla państwa zaśpiewa o słynnej trawce, która wyrosła jej w ogródku, zaśpiewa Marylla Rodowicz. To był raj marihuany kępa, w ogrodzie wyrosła mi. To był raj, sąsiadka nazbyt prędka, doniosła na mnie do klin. Pandzielnicowy przyrzec z kolegą i zniszczył trawy zielony łan. Do tej pory nie wiem dlaczego wezwanie do sądu na sprawę o trawę mam. Marycha mówią mi, gdy wdychasz to ziemi, e głupia ty, głupia ty. A kto ją zna, ten sprawę kłopot ma i parę lat w celi śpi, smacznie śpi. Zaglądajcie częściej do ogródka, u was może też nieoczekiwanie wyrosnąć jakaś trawka, tak jak nieoczekiwanie o wprowadzeniu lekcji wychowania seksualnego do szkół zaśpiewa nam grupa Just Five. Powiedz mi tato, co zrobić mam? Koleżanka chce się bawić w doktora. Ja także na to wciąż ochotę mam, kiedy razem wychodzimy z przedszkola. O, erotyczne gry poznać, gdy pójdziesz do szkoły. Tam powiedzą ci, co ma być, gdy jesteś goły. Erotyczne gry poznasz mi bez wątpliwości, nim zakończy się w szkole twej lekcja miłości.
takie piosenki będą śpiewać dzieci na szczęście dopiero w nowym roku szkolnym, a jeszcze w starym roku zaśpiewają o słynnym, proszę Państwa, byłym premierze, elektryczne gitary. Co to się stało, że ciało nie wybrało nam Ryszarda Kalisza? Chociaż chłopiec bystry, idą stare lwy na szczyt partyjnej listy, ze świecą bukowego szukać komunisty. Już tylko Niemer popłynie starym stylem, ma zalet tyle co ostrych zębów w pile. Już tylko Miller fachowo wbija szpilę, krew psuje w żyle koalicyjnej sile. Miller! Do polskiego społeczeństwa przemówi teraz sam Jarosław Kaczyński. Obywatelki i obywatele, w związku z postępującym alkoholizmem, choćby od jutra, na terenie całego kraju proponuję wprowadzić wódkę w czubkach. Wtedy może wreszcie do toastu wszyscy będą musieli powstać. Nie wyobrażam sobie właśnie tego Brudenschafta w Rodzińskim. Ale za to, jak zatrzyma policja drogowa i każe huchnąć, cała przyjemność po naszej stronie. Tym bardziej, że zaśpiewa teraz zespół T-Love. Jechał sobie poseł Kurski gdzieś nad morza do Warszawy. Na liczniku ponad setka, więc go chłopcy zatrzymali, ale nie dał się im ukarać, bo immunitet miał, przeprosili go. Oczywiście, że chłopaki nie płacą, ale słuchają w swoich autach kolejnej gwiazdy, która dla nich śpiewa. Wszędobylska Kaja! Prawy do lewa! Wielki sali, wielki tłum, dyskusji pustej szum. Boję o swoje toczy nasza demokracja. Jedni chcą ustawę wieść, a drudzy mówią cześć. Nic z tego, mój kolego, nie przyjdzie do stracja. Racja braku, jesteśmy kato, choć ludzkie wielkie strachu wypłacimy za to. Prawy u lewego, szuka innego, gdy mądry głowę traci, z wami się pogaci. Kaja! Aleś pan podobny. Aparat taki sam. Szanowni Państwo, no taka Kaja, jaka moja rzeczywistość, ale mamy jeszcze artystę, który przyjechał z Poznania poskarżyć się na sytuację w polskim kabarecie. Bogdan Smoleński, Chichoby. Ani B, ani M, ani kukuryku, myślę sobie teraz o tym laskowiku. Co się kurde z nami dzieje, że się naród już nie śmieje? Gdzie są tamte kabarety? Jaja były jak berety. Ani me, ani me, ani kukuryku, żegnaj nam Smoleniu, żegnaj Lasgowiku. Ani me, ani me, ani kukuryku, dzisiaj zamiast błaznów mamy polityków. Oczywiście, że mamy. Przyjechał świeżo zlustrowany były premier, były marszałek, pan Józef Oleksy. Proszę Państwa, złośliwość ludzka nie zna granic. Ja chciałem powiedzieć, że wszelki wobec
Nigdy w życiu nie byłem żadnym szpiegiem, ale nawet gdybym był, to i cóż z tego? Przecie i tak mi włos z głowy nie spadnie. Spokojna głowa. Tym bardziej, że dzisiaj wilki miały dla państwa zaśpiewać. Ale jak to wilki uciekły do lasu? Teraz ludzie chodzą po lesie, szukają pumy. Jechałem od strony Kielc do państwa i tam na Podzamczu w lesie stała taka puma. W takiej miniówce. Ale to chyba nie o to chodziło pumę. A cóż, wilki by dzisiaj zaśpiewały. Od tego trzeba zacząć, że leżę, bo upiłem się. Niewiele pamiętam, chyba już po świętach. Piję, bo chcę, piję, bo życie jest złe. Czy są pieniądze, czy nie, to i tak pić mi się chce. Jakie głupoty, no. Mogę byśmy zacytować ulubiony przebój niektórych posłów. Jest to przebój grupy Kombi. Ci niektórzy posłowie łapią się w Sejmie za ręce i śpiewają tak. Każde posiedzenie ma swój sens, a nasze nie. Niestety, tak bywa. A cóż by Andrzej Piasek Piaseczny nam zaśpiewał dzisiaj? Między nami, Polakami, ciągłe kłótnie, właśnie spory. Albo gej, albo Żyd, albo mason i złodziej, albo ojciec, dyrektor, dobrodziej. Ja nie mówię te głupoty. Sensację będzie dzisiaj wzbudziła Doda Elektroda swoim przebojem. Nie bój się, biust mi nie opadnie, nie bój się, wciąż wyglądam ładnie, nie bój się, będę wierna zawsze lodom. Szczęśliwa Doda. No to równie dobrze możemy sobie wyobrazić, proszę państwa, że na granicy polsko, na przykład niemieckiej, stanie Michał Wiśniewski z zespołu Ich Troje i zaśpiewa tak. Żadnych granic, żadnych bram, cała Polska chce telewizji trwam. No właśnie, a na koniec tej sekwencji niejako aktualność, na aktualności, oczywistość, oczywistość, czyli zaśpiewa grupa Phil. Jest już wiadro. Transwestyta szuka cycka. Dzisiaj w Sejmie znów wesoło, bo kot pali mocne cioło. Idź do Sejmu, wejdź i krzyże zdejmuj kulą w głąb. Tutaja. Taki tytuł mojej nowej płyty, proszę państwa. Przeboje na mojej płycie. Promocja będzie mojej płyty. Będzie cena przystępna, ponieważ będzie kosztować tyle, co pół litra wódki. Ale moja płyta kręci bardziej. Przy tym realizuję program trzeźwościowy. Więcej słuchaj, więcej słuchasz, mniej pijesz. No chyba, że jak ktoś tego posłucha, będzie się musiał napić. To już inna sprawa. A tymczasem, proszę państwa, mamy koncert życzeń. Pierwsze życzenia do odchodzącej do lamusa wspomnień. Pani Renaty Beger, pamiętacie, jak było wesoło kiedyś? Kochana Anana nam mówiła. I na odchodę dla tej pani piosenka, ale jakże aktualna, którą zaśpiewa grupa BAIM! Kocham się z byle kim i byle gdzie. Oku mam chytry plan.
Policji Sejm. Tańce na róże, kadencje na górze, to Remi Blan. Kocham się. Też bardzo, bardzo kochamy. Mamy kolejne życzenia, tym razem dla pani Alicji Bachledy-Curuś. Wyszła kiedyś ona za słynnego Colina Farrella, niestety rozstała się. I cóż może nam dzisiaj zaśpiewać? To samo co Ewelina Flinta. Żałuję, że ci dałam, żałuję, że ufałam. Posiadłeś mnie za marny grosz, dziś śmiejesz mi się w nos. Żałuję, że po ciemku, żałuję, że bez wdzięku. Powiem to, choć szkoda słów, że oddam ci się znów, oddam znów. Oddajemy się bez reszty naszej ukochanej publiczności. Niejako na zakończenie mamy cytat wypowiedziany już przez byłego prezydenta, pana Aleksandra Kwaśniewskiego. Ludwiku, Dor i Sabo, nie idźcie tą drogą. Mam filipińską chorobę, piję całą dobę, ale wychowam jeszcze moją córkę Olę, a was wszystkich wyzwolę spod tego nałogu. Za chwilę moja pana Jolanta zaśpiewa całą prawdę, kto u nas rządzi w domu. I zaprawdę będzie to taniec z gwizdami. Prawdopodobnie. Zapraszamy, tak, jurorów na swoje miejsce oczywiście. Dziewczyny wyprowadzą ich ojcowie. Tak, to się wydarzy tu i teraz naprawdę. Drodzy Państwo, ojcowie, w jednym przypadku wujek, ponieważ tata niestety jest za granicą i nie mógł dzisiaj do nas przyjechać, więc z numerem 6 dziewczyna wyjdzie tutaj z wujkiem, żeby nie było żadnych nieporozumień później, prawda, w całym Małogoszczu, tak? Że nagle ktoś ma córkę, o której nie wiedział, albo coś takiego. Więc żeby było wszystko jasne, to od razu z góry, drodzy Państwo, wyjaśniam. Ale dobrze, pośmialiśmy się,
Ale to naprawdę, to jest bardzo wzruszający moment i oni są zestresowani też, więc i tatusiów też przywitajmy bardzo gorącymi i ciepłymi brawami. Zapraszam. Thank you.
przede wszystkim dla panów. No ja myślałam, że sobie kilka z nimi pogadę, mamy sobie uczności. Chciałam zadać pytanie, czy są dumni ze swoich córek, ale to byłoby takie nie na miejscu pytanie, ponieważ odpowiedź jest tylko jedna na takie pytanie. Po prostu tak, bo jak można nie być dumnym z tak wspaniałych kobiet, z tak wspaniałych córek. Oto one, jeszcze raz nagrodźmy je brawami, póki wszystkie są w komplecie. Finalistki Miss Kolonia Regionu Jędrzejów Włoszczowa 2012. A teraz poproszę do siebie panującą królową z ubiegłego roku, Agnieszka Robak, Miss Polonia Regionu Jędrzejów Włoszczowa 2011. Brawa. Agnieszka wygrała rok temu. Łatwiej być Miss tutaj kandydatką, czy tam jurorką? Zdecydowanie jurorką. Tutaj jest duży stres. Dziewczyny się stresują, boją, ale nie ma czego. Jak wyglądał ten rok twój panowania? Co się wydarzyło? Byłaś oczywiście w wielkim finale Miss Polonia Ziemi Świętokrzyskiej, bo to jest jedna z głównych nagród. Jak w ogóle wspominasz całe swoje panowanie? Wspominam bardzo dobrze. Jestem bardzo zadowolona. Bałam się tutaj przyjść na wybory, namówiły mnie siostry, ale tego nie żałuję. Ze względu na to, że spotkałam wielu wspaniałych ludzi, z którymi utrzymuję kontakt do tej pory. Nauczyłam się ciekawych, aczkolwiek też trudnych choreografii, które na pewno pomogą mi być pewniejszą siebie, bardziej odważną. Wiem, jak teraz obchodzić się ze sceną. No i miałam również okazję wystąpić na pokazie mody, na pokazie fryzur ślubnych do kalendarza, jak również zaprezentować odzież na basenie Koral w Borowicy. Jestem z tego bardzo zadowolona i nie żałuję. Cieszę się bardzo, Agnieszko, że w takim razie, że nawet wymieniła te pokazy, które faktycznie ja organizowałam. No jak mogłabym nie zaprosić waszej miss, oczywiście. Brawa dla niej, Agnieszka Robak! Myślę, że ten miecz mógłby niechcący komuś zrobić krzywdę, no bo troszkę sprzątniemy. Drodzy państwo, na teraz zapraszam na scenę gospodarza tej imprezy, gospodarza również tego obiektu, który od 9 lat gości imprezę Miss Polonia Regionu Jędrzejów Włoszczowa, który kiedyś 9 lat temu zgodził się na nasz pomysł, żeby te wybory zorganizować i mam nadzieję, że tego nie żałuje i że za rok doczekamy pięknego jubileuszu. Andrzej Stanek, zapraszam. Dobry wieczór państwu. W tym momencie wypadałoby zacząć od samego początku, a więc przede wszystkim gratulacje tatusiom, patrząc na owoc ich pracy. Rzeczywiście przyjmijcie gratulacje. A teraz moje drogie, gratuluję wam udanego występu. Był to popis i aktorstwa, i dobrego tańca, i w ogóle dobrego bycia tu na scenie. Zachowywałyście się tak jak dorosłe, zawodowe artystki. I moi drodzy, przy okazji tego 9 już przedjubileuszowego występu tu na scenie, znów zwrócę się do ciebie, Anetko. Pamiętam te nasze pierwsze spotkania tu dotyczące organizacji tejże imprezy i pamiętam moje słowa, że to byłaś ty dla nas inspiracją i tak pozostało do dzisiaj. Wierz mi, że zawsze organizując tę imprezę pamiętamy o tobie i dla nas zawsze jesteś ty tym, tą wykładnią, jak również inspiracją do dalszego działania za rok. 10. impreza, myślę, że ona odbędzie się jeszcze większej poprawy. Proszę, żebyś przyjęła ten bukiet kwiatów od całego Domu Kultury, w szczególności ode mnie. I moi drodzy, podziękowań ciąg dalszy. Pomysłodawczyni i te, które koordynowały całą imprezę, łącznie z choreografią, Edyta Piotrowska, Zuzia Gajek. Duże dzięki dla was! Była to naprawdę udana impreza. Chcę podziękować również tancerkom z Kaprysu, Patrycji Trybek, Aleksandrze nie chciał, że urozmaiciły ten program. Sylwia Gaje, która przez dużo lat śpiewała w naszym studiu piosenki, również dziś mogliśmy ją usłyszeć. A światło, dźwięk, przecudowne, przekolorowe. Robek Cacek, Jacek Kasza, Paweł Krzysztofik. Dzięki wam, chłopcy. Scenografia Paulina Kleszcz. Dziękujemy bardzo. Myślę, że wasz pobyt tutaj na scenie, tu zwracam się do naszych jeszcze kandydatek, był udany i proszę zaliczcie go do takiego udanego czasu spędzonego tu przez
prawie miesiąc czasu. Życzę wam powodzenia, życzę wam, aby ten występ tu dziś na tej scenie był początkiem waszej kariery artystycznej, bo według mojego skromnego zdania na to zasługujecie. Dziękuję bardzo również publiczności i oddaję głos. Dziękuję pięknie, dyrektor Andrzej Sanek. Brawa, dziękujemy bardzo. Ja również oczywiście będę Państwa we własnym imieniu. Pięknie dziękuję za tak wspaniałe, ciepłe słowa. Drodzy Państwo, wszystkie dziewczyny otrzymają kwiaty ufundowane przez kwiaciarnię pani Elżbiety Wień, stroje kąpielowe od firmy Lorin Andrychów, kosmetyki od Avon Cosmetics Polska, relację zdjęciową oraz nagranie dzisiejszej imprezy ufundowane przez studio Foto Video, a także figurkę aniołka na szczęście od kwiaciarni pani Magdaleny Głogowskiej. Bardzo prosimy na scenę pana burmistrza miasta i gminy Małogoszcz, czy pana Jana Głogowskiego, również przyjaciela tej imprezy, jak sądzę, i z rozmów moich ostatnich miałam okazję być u pana burmistrza w gabinecie, nagrać specjalny wywiad na okoliczność właśnie wyborów MIS, no i bardzo chwali imprezę i wszystkich w ogóle swoich mieszkańców, oby tak dalej. Dziękujemy pięknie. Pan burmistrz oraz Agnieszka Nowak wręczą teraz dziewczynom kwiaty, kosmetyki. Wszystkie nagrody, drodzy Państwo, także tutaj wyjaśniam, one oczywiście są, to nie są wirtualne nagrody, tylko prawdziwe, ale żeby był porządek na scenie i tak jak to dzieje się na największych konkursach wszędzie na świecie, nagrody dziewczyny otrzymają tuż po koncercie za kulisami i tam będą im one oficjalnie przez organizatorów przekazane. Pokrótce wyjaśnię jeszcze zasady, co będzie się działo dalej w sensie wyborów Miss Polonia. To pierwszy etap. Kolejny etap to eliminacje do konkursu Miss Polonia Ziemi Świętokrzyskiej. Te eliminacje odbędą się 31 marca, czyli w ostatnią sobotę marca. I na tę imprezę oczywiście zaproszone są wszystkie dziewczyny. Te, które, no jedna, pierwsza, która tutaj wygrywa, otrzymuje również automatycznie miejsce w wielkim finale, już bez konieczności walki o to miejsce w eliminacjach. Wszystkie pozostałe dziewczyny bardzo serdecznie zapraszamy do tych eliminacji. Dziewczyny, które być może tutaj są obecne na sali, które nie zdecydowały się, nie wiem, bały, wstydziły, nie wiem jeszcze dlaczego. Myślę, że warto się przełamać i warto w takiej imprezie wziąć udział, prawda? Dziewczyny, powiedzcie troszkę, że mam rację, tak? Jak najbardziej mówią, no właśnie. Czyli wszystkie dziewczyny zapraszamy, bo drodzy Państwo, no czas wreszcie, aby po 81 latach, dobrze mówię, chyba tak, dziewczyna ze Świętokrzyskiego zdobyła wreszcie koronę Miss Polonia, bo to się jeszcze nigdy niestety w historii nie zdarzyło, ale cały czas czekamy. Później Miss Polonia Ziemi Świętokrzyskiej wędruje dalej do półfinału, no i już do wielkiego finału, to co Państwo zwykle pewnie w telewizji oglądacie. Taka będzie kolejność, a teraz już myślę, że najwyższa pora rozpocząć ogłaszanie werdyktu, drodzy Państwo. Najpierw tytuły komplementarne. Zaczynamy od Miss Echa Dnia regionu Jędrzejów Włoszczowa 2012. Otrzyma ona zestaw suszarkę Rowenta oraz termoloki Remington. Nagrodę wręczy Przemysław Hechelski, redaktor Echa Jędrzejowa. Przemku, zapraszam serdecznie. Będziesz tutaj dekorował Miss Echa Dnia. Oczywiście, drodzy Państwo, to jest oczywiste, że właśnie Echo Dnia, ten dziennik w naszym regionie, posiada od wielu lat licencję na organizację konkursu Miss Polonia w naszym regionie, a oto właśnie przedstawiciel tejże redakcji. Brawo, no dlaczego nie pewnie? Miss Echa Dnia zostaje w dniu dzisiejszym kandydatka z numerem drugi, Martyna Kowalczyk. Martynka, Przemek lubi być całuśny, więc nie trzeba mu tutaj żałować, tak? Buziaków. Miss Echa Dnia, Martyna Kowalczyk z numerem drugim. Brawa. Gazety Jędrzejowskiej regionu Jędrzejów Włoszczowa 2012 otrzyma zestaw do pielęgnacji paznokci Babyliss oraz lokówkę Remington, którą to nagrodę, jak powiedziałam później, a szarfę wręczy
Proszę tylko dziękuję ci, pięknie miała napisana, ale skoro tak mówisz, to dodatkowa nagroda. Super, świetnie, cieszymy się bardzo. Szarfa jest, Grażyna jest, świetnie, no to brakuje nam jeszcze miss. Zostaje ją z numerem 4, Ewelina Pasowska. Gratulacje. Miss Radia Fama. Znacie Państwo Radia Fama, mam nadzieję. Fajnie, cieszę się bardzo. Miss Radia Fama regionu Jędrzejów Włoszczowa 2012 otrzyma zestaw suszarka Rowenta oraz termoloki Remington ufundowane przez Wyższą Szkołę Handlową w Kielcach. Piotr Sidor, przedstawiciel Wyższej Szkoły Handlowej. Piotrze, zapraszam Cię. Drodzy Państwo, moja absolutnie ulubiona szkoła wyższa. Wcale jej nie kończyłam, ale i tak, patrz, punkt pierwszy jest moją ulubioną. Nigdy jeszcze nie odmówiła, kiedy poprosiłam o pomoc. Wszystko jedno, czy to są właśnie wybory Miss, czy imprezy charytatywne, czy inne organizowane przez Radio Fama. Piotrze, na Twoje ręce bardzo Ci dziękuję za tę pomoc wieloletnią. No i oczywiście tak proszę o więcej, bo bardzo fajnie nam się współpracuje. Drodzy Państwo, brawa, brawa, tak. Miss Radia Fama zostaje z numerem 5, Patrycja Dzioba. No idziemy z duchem czasu, prawda? I co roku być może będą dochodzić nam nowe tytuły. W tym roku też tak się wydarzyło. Mamy oto nowy tytuł Miss Facebook 2012. Tak, drodzy Państwo, tam też odbywało się głosowanie. Miss otrzyma defilator Philips Satinel, ufundowane przez Sławomira Glamkę Szkoła Jazdy u Sławka. Pana Sławka zapraszam do siebie. Facebookowicze zagłosowali i wybrali dziewczynę z numerem 1, Katarzynę Lasek. Dziękuję bardzo, dziękuję pięknie. No i drodzy Państwo, czas na być może najmilszy tytuł, bo ten przyznawany właśnie przez Was, przez publiczność. Miss Publiczności Regionu Jędrzejów Włoszczowa 2012 otrzyma prostownicę Rowenta. Nagrodę ufundował Maciej Tomczyk, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie. I zapraszam tutaj do siebie pana dyrektora, który będzie wręczał szarfę również. A za chwilę dziewczyna, którą ogłoszę, wylosuje jedną nagrodę i zobaczymy, kto otrzyma z Państwa również prezent, bo tak też się za chwilę wydarzy. Waszą Miss Publiczności zostaje dziewczyna z numerem, którym? 4. Chyba się w tej kwestii nie dogadamy, więc muszę po prostu przeczytać, tak? Numer 1, Katarzyna Lasek. Agnieszko, proszę Cię z kuponami. Tak, Kasiu, nie odchodź. Nie odchodź, proszę teraz, abyś zamknęła oczy i wylosowała jeden kupon. Który numer? 19. Czy jest na sali osoba z numerem 19? Warunek, że ta osoba musi być na sali. Proszę popatrzeć w swoje bilety. Numer 19. Aha, no to wszystko jasne. Na kogoś mógł zagłosować, jak nie na swoją córkę. Kasiu, miałaś szczęśliwą rękę. No wszystko się... O, teraz się wszystko zgadza. Numer 19, tak. I szczęśliwy bilet oddaję. Na pamiątkę. Szczęśliwy tata zaraz tutaj nas wszystkich wycałuje.
Dziękujemy pięknie, tak? Kasia zostaje, tata chwilowo sobie odchodzi. Dobrze, zapanowaliśmy nad sytuacją, fajnie. Przynajmniej takie mam wrażenie. Drodzy Państwo, to są wielkie emocje. Proszę, nie dziwcie się naprawdę, to się dzisiaj wszystko może wydarzyć. Miejstwo to regionu Jędrzeja Włoszczowa otrzyma sesję zdjęciową wykonaną przez artystę fotografika Leszka Kowalskiego. Zapraszam pana Leszka, bo oczywiście on wręczy swoją nagrodę, rzecz jasna. Najpiękniejszą dziewczyną w obiektywie dzisiaj została. Pan Leszek powiedział, że absolutnie tylko ona i żadna inna. Numer jeden, Katarzyna Lasek. Miss Foto, brawa. No i to tyle, jeżeli chodzi o tytuły komplementarne, drodzy Państwo. Czas na tytuły główne, czyli tytuły przyznane przez jury. Oni głosowali systemem 3-2-1. Opowiem Państwu, bo być może Was to interesuje. Trzy punkty dla miss, dwa punkty dla pierwszej wicemiss, jeden punkt dla drugiej wicemiss, a potem sekretarz jury szybciutko odliczył matematycznie po prostu głosy. No i wyszło. Wyszło to, co teraz niniejszym odczytuję, drodzy Państwo. Druga wicemis regionu Jędrzeja Włoszczowa 2012 otrzyma telefon, smartfon Nokia. Nagrodę ufundował i szarfę wręczy Mirosław Pawlak, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Zapraszam, panie pośle. Również jest też niespodzianka pana Bóstwa, kwiaty dla wszystkich dziewcząt. Także bardzo pięknie dziękujemy w imieniu dziewczyn wszystkich. No to tak, pan poseł z szarfą czeka, czeka cierpliwie. Dobrze, myślę, że pana posła nie możemy długo trzymać w niepewności, prawda? I państwa również. Drugą wicemis regionu Jędrzeja Włoszczowa 2012 zostaje dziewczyna z numerem trzecim, Monika Kupczyk. Kwiaty. Obiecane dziewczynom oczywiście. Jak wspomniałam, że Państwo, wszystkie dziewczyny tutaj obecne zaproszone są na eliminację. I uwierzcie mi, drogie dziewczyny, teraz powiem to do Was. Naprawdę macie ogromne szanse, bo tak wysokiego poziomu dawno nie pamiętam. I naprawdę macie szansę, dziękuję panie pośle pięknie, macie ogromne szanse, żeby znowu zdarzył się rok chyba bodajże sprzed 9 lat, prawda? Kiedy to były 4 dziewczyny z tego konkursu w wielkim finale. I niech się tak 5, finalistka mnie poprawia, Monika Lasek, 5 było dziewczyn, no przepraszam bardzo. Więc tego wam życzę, aby taki sukces również i w tym roku był powtórzony, przynajmniej taki sukces. No dobrze, pierwsza wicemis otrzyma aparat cyfrowy Sony ufundowany przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie. Szarfę wręczy Krzysztof Nowak ze Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie. Zapraszam. Drodzy Państwo, no tak się złożyło, że mam również dziś przyznaną władzę biura Miss Polonia. Przyznaną przez Biuro z Warszawy oraz przez Annę Kupisz, dyrektora promocji Echa Dnia, która tutaj dzisiaj nie mogła przyjechać, bardzo Państwa przeprasza i pozdrawia. Natomiast, że tak powiem, powiedziała Aneta, w Twoich rękach wszystko, co zdecydujesz, tak będzie. Więc ja dlaczego? Zdecydowałam sobie, a czemu nie? Dwie Wasze dziewczyny bierzemy do finału. Już od razu, teraz. Po prostu. Miejsce w wielkim finale, oprócz miss, otrzyma również pierwsza wicemis, którą teraz właśnie wyczytam. A zostaje nią z numerem 6, Angelina Kołkowska.
prosim, aby druga i pierwsza wicemis troszeczkę tutaj tak na środku bardziej stanęły, tak? Bo to teraz... Oto dwie wicemis. No i czas na ten najważniejszy werdykt, drodzy Państwo. Miss Regionu Jędrzejów Włoszczowa 2012 otrzyma tablet fundowany przez Starostwo Powiatowe we Włoszczowie. Zapraszam serdecznie posła Mirosława Pawlaka, który w imieniu starostwa będzie wręczał tę nagrodę i również przekaże szarfę główną, oczywiście, a koronę ze swojej głowy przekaże Agnieszka Robach, czyli ustępująca Miss. Poseł już by chciał wiedzieć komu. No spokojnie, tak zaraz powiem. Słyszamy, panie. No właśnie. O! I to jest bardzo dobre podejście do sprawy. Drodzy Państwo, nową Miss. Miss Polonia regionu Jędrzejów Włoszczowa 2012 zostaje z numerem... Pierwszym Katarzyna Lacek. Drodzy Państwo, powtórzyła ogromny sukces swojej siostry. No powiedzmy to też głośno, jasno i wyraźnie. No to naprawdę gratulacje dla taty jeszcze raz i dla mamy też. To oczywiście, no mieć dwie córki Miss, to jest po prostu bardzo rzadko spotykane. Kasia Lasek, Angelina Kąkowska, Monika Kupczyk. No i wszystkie pozostałe dziewczyny proszę zauważyć, że tak naprawdę każda z nich została dzisiaj wyróżniona i to świadczy o tym, o czym powiedziałam na wstępie. Poziom bardzo wysoki, różnice głosów były naprawdę czasami minimalne. Każda z nich miała szansę na ten tytuł. Dziewczyny, gratuluję Wam bardzo gorąco z całego serca. I Kasia, i Angelina zapraszam do wielkiego finału. Pozostałe dziewczyny bardzo gorąco zapraszam. Też macie ogromne szanse znaleźć się w tym finale. A ja chyba wiem już, co mówię po tylu latach, więc nie przegapcie swoje szanse. 31 marca Kielce. Szczegóły będą oczywiście podane w redakcji i w gazecie i na stronie internetowej Echa Dnia. Jak to jest być Miss, Kasiu? Jestem bardzo podekscytowana. Dziękuję wszystkim bardzo. Pierwsza wicemis? Bardzo się cieszę właśnie z tego wyróżnienia. Naprawdę nie wiem, co powiedzieć. Dziękuję. Druga wicemis? Super. Krótko, zwięźle i na temat. Drodzy Państwo, oto one. Brawa, brawa dla zwyciężczyń, ale i dla wszystkich dzisiejszych kandydatek. Chwila dla fotoreporterów. I stan tutaj. Ale piękny poziom. Tu być może mistrz świata jest. Daj Boże, niech będzie tutaj mistrz świata w tej scenie. Martynko, przysuń się. Drodzy Państwo, ja już pięknie dziękuję za wspólnie spędzony czas po raz kolejny, za wspaniałą możliwość spotkania się tutaj z Wami na tej scenie. Aneta Czaban. Do zobaczenia i do usłyszenia na 108 FM w Radiu Fama.